Ostatnio u nas na kanale same długie, zorganizowane wyjazdy, więc wracamy do naszej ustawki w teren. Pancerny zabrał mnie w miejsce, które podobno zawsze obfituje w wodę i błoto. Zajeżdżamy na miejscu, patrzymy i to chyba nie tym razem. Fajne miejsce, dobrze można sobie przetestować wykrzyż. Jak wiadomo, Jeep ma dość fajny wykrzyż i stosunkowo łatwo radzi sobie z tą przeszkodą. Drugi w kolejności przechodzi Terrano, bez problemu, radzi sobie. Trzecie, Pajero. Tak trochę od niechcenia, w połowie przeszkody staje, no ale on ma blokadę na tył, załącza blokadę i wychodzi do góry. Pojechaliśmy więc w miejsce, gdzie zawsze jest błoto. Jest to takie małe bagienko w lesie i nie zawiedliśmy się. Na pierwszy ogień idzie Pajero. Trochę tak nie do końca pewnie, bo nie wiadomo, co tam się pod spodem znajduje. I ugrzązł. Okej, wyciągarka. Na początku troszkę problemów z wyciągarką, ale szybko ogarnięte. Macha w dół, wyciągarka zapięta i wyjazd. Oczywiście nie mogło się to skończyć tak, że to, jak ja tego nie przejadę na kołach, więc kolejny raz. Próba i tym razem z rozpędu od razu załatwione. Po tak przygotowanej drodze bez problemu Jeep przeleciał szybciutko, ładnie warczące V8. Poszło gładko, więc teraz czas na trochę trudniejsze wyzwanie. Na pierwszy ogień leci Terrano i tutaj wydaje się, że jednak podjazd po drugiej stronie jest troszeczkę za strony i za każdym razem, kiedy próbuje się przebić na drugą stronę, zahacza zderzakiem o ziemię. A co gdybyś ty wkleił się na takim terenie swoim samochodem? Wtedy najlepiej użyć aplikacji Na Szlaku 4x4, która korzysta z facebookowej wklejki i pomoże ci w szybki i prawidłowy sposób dodać wklejkę na grupę. Dodatkowo aplikacja powiadomi wszystkich, którzy znajdują się w okolicy i mogliby ci pomóc. Sam możesz dostosować powiadomienia i informacje, które cię interesują. Linki do aplikacji w opisie. Nie pozostaje nic innego po kilku próbach, jak zapiąć wyciągarkę. Niezastąpionym narzędziem jest łopata. Bez łopaty ciężko się wybierać w teren, kilka machnięć łopatą i można próbować ponownie. Pajero też musiało spróbować swoich sił. Ta sama historia, problem z podjechaniem pod próg po drugiej stronie i teraz będzie kilka prób, przód, tył. Ostatecznie kończy się na wyciągarce, tutaj nawet blokada nie pomogła. Zwinęliśmy wyciągarkę i myśleliśmy, że to już koniec, ale jednak nie było takie proste przejechanie dalej. Ziemia była już tak podmoknięta w tym miejscu, tak rozorana, że Pajero utknęło pomiędzy kolejnami i tutaj ponownie blokada nie pomaga, w związku z czym znowu. Wyciągarka musimy się trochę podciągnąć do przodu i próbować dalej. Szybkie i sprawne przywrócenie samochodu na odpowiedni tor jazdy. Tutaj akurat sprzymierzeńcem było mokre podłoże, więc można było całkiem sprawnie przesunąć samochód z powrotem w kolejny. Tutaj mamy nadzieję, że już tylna blokada i opony zrobią swoje. Ale jednak nadal to nie jest takie proste.
ruszyć tutaj bez rozpędu, tak ciężkim samochodem wcale nie jest tak łatwo. Tutaj bez różnicy jest to, że akurat mamy tutaj opony typu MT, no ale są tak totalnie zalepione, mocy w tym samochodzie też za dużo nie ma, 2,5 litra diesel. Udało nam się pobawić trochę w błocie. Ostatnio bardzo dużo było ciepłych dni, ziemia wyschła, ciężko było znaleźć fajne błotko do zabawy. A oczywiście czasem każdy lubi troszkę pobobrować w błocie. Całkiem fajnie spędziliśmy te kilka godzin. Już na koniec samym zauważyliśmy, że jednak Pajero troszkę dostało temperatury. Włączyliśmy nadmuch ciepłego powietrza i po chwili wszystko wróciło do normy. Jednak to błoto dało mu trochę w kości.